Witam Was wszystkich serdecznie. Mam dla Was krótkie info, w którym powiem, co dalej będzie się działo u nas. Troszeczkę jest to nawiązanie do ostatniego odcinka Kucyka, ale mamy początek sierpnia i troszeczkę rzeczy wypada przemyśleć. Akurat rozmawiałem tutaj z Gorzką Jagodą, z którą, jak zauważyliście, ciągnę ten kanał. Myślę, że i ona, i ja troszeczkę jesteśmy zmęczeni tym, że gdzieś tam jest obowiązek nagrywania filmów i funkcjonowania w tym internecie. Jak można zauważyć ze statystyk, średnio nam to wychodzi. No ale to też myślę, że jest dla nas podpowiedź taka, że troszeczkę należy wyluzować. Ja nie ukrywam, że ten kanał jest taką formułą zabezpieczenia wiedzy, informacji oraz taką, powiedziałbym, opcją, żeby rzeczywiście wejść na pole praktyki. No, ostatnie miesiące tak się mi poukładały, że po prostu muszę się zająć innymi sprawami, które absorbują moją energię i siłę w dosłownym tego słowa znaczeniu. W związku z tym ani głowa, ani ręce, ani ochota nie podąża za tym, co gdzieś tam w głowie mi tkwi, żeby pociągnąć ten kanał. Dlatego gdzieś tam już delikatnie zapowiadałem, że będę musiał troszeczkę zmniejszyć jakby intensywność. No, myślę, że tak do końca września co najmniej, kiedy mamy dużo jeszcze takich prac i możliwości do wykonania, po prostu chodzi o pogodę, to raczej będę się musiał skupić na tych sprawach. Aczkolwiek jeśli pojawi się jakakolwiek opcja, że coś będzie, będziemy mogli coś ciekawego puścić, to będzie. Ja jeszcze mam kilka takich odcinków Kucyka, które gdzieś tam sobie leżą w poczekalni. Myślę, może Jagoda, może jeszcze ktoś inny się pojawi, mówiąc: słuchaj Robert, no jest możliwość, coś nagrajmy, bo jest jakiś fajny temat do omówienia. No niestety, jeśli chodzi o taką szerszą zmianę, modyfikację czy konsultację, to ten czas przyjdzie wtedy, kiedy po prostu ja będę mógł się na tym skupić. Potrwa to kilka, może kilkanaście tygodni, ale z pewnością nie zamierzam jakby rezygnować z nagrywania i jest tam budowanie jakby takiej źródła wiedzy praktycznej, gdyż uważam, że już troszeczkę fajnych tematów zostało tutaj umówionych i dobrze, żeby one były kontynuowane. Co do zmiany formuły, no myślę, że interakcja z widzami oraz jakieś pewne pojawienie się nowych ludzi to byłaby bardzo dobra sytuacja. No, znalezienie takich, którzy by chcieli się dzielić wiedzą przy jednak znikomym odbiorze, nie jest dużo, ale być może właśnie, gdy nie będziemy cisnąć na to, żeby koniecznie pokazywać coś nowego, pojawi się nam taka sytuacja. No, moje spotkania odwlekają się znowu o parę miesięcy, gdyż już wiem, że nie zdążymy skończyć pewnych rzeczy na tą jesień. Niestety to kolejne miesiące będą pracowite, ale no wiemy, co jest do zrobienia i pewno na wiosnę już bez problemu w ładniejszym, bardziej, nie wiem, zagospodarowanym miejscu i takim rzeczywiście, myślę, że nawet wartym pochwalenia się, będziemy mogli się spotykać i tam dzielić się wiedzą praktyczną, którą posiadamy. Okres zimowy, ten jesienno-zimowy też sprzyja i bajkom, i takim, powiedziałbym, opowieściom. Także ja ciągle mam mnóstwo pomysłów i zapisków, które chciałbym zrobić. A co ma być, to będzie po prostu. Zobaczymy. Burza na zewnątrz, ta, powiedziałbym, geopolityczna, szaleje coraz bardziej. A życie jest krótkie i dla mnie, jak mantra będę powtarzał, w tych czasach najważniejsza jest umiejętność dzielenia się i tych praktycznych umiejętności. Nie wiem dlaczego, ale tak mi to w głowie tak zasiadło i tak zostało zasiane.
No cóż, zobaczymy, co będzie dalej. Na razie troszeczkę muszę zmniejszyć intensywność pracy i obecności na tym kanale, co nie oznacza, że mogą nas spotkać niespodzianki w postaci zupełnie nowych i jakichś takich świeżych filmików lub nagrań. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim, którzy nas śledzą, lubią lub też niespecjalnie są zadowoleni z tego, z formuły i z treści. Fajnie, że jesteście. Życzę Wam jeszcze wspaniałego okresu letniego, bo właściwie mamy prawie że połowa lata jeszcze przed nami. A z pewnością za niedługo się usłyszymy, być może zobaczymy. Także jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia.